Jasna strona mocy w kontestacji. Witajcie po jasnej stronie mocy w Radiu Kontestacja. Dzisiaj wita Was nasz gość, bo może zaczniemy od gościa, który nazywa się Patrycjusz Kosun. Witaj, Patrycjusz. Witam uprzejmie. A z tej strony mówi Krzysiek Burzyński oraz Ania Burzyńska, która technicznie gdzieś tam z tyłu jest. Remek, jak wiadomo, siedzi teraz na Wyspach, więc robi trochę inne rzeczy. Przypomnę, Jasna Strona Mocy jest audycją, w której rozmawiamy o jasnych, pozytywnych stronach życia. Zapraszamy też ludzi, którzy mogą nam opowiedzieć takie właśnie pozytywne rzeczy, niekoniecznie głupie, radosne, ale takie, które właśnie są pozytywne, to znaczy niosą ze sobą jakąś nadzieję i coś sensownego w życiu. Ja myślę, że taką też osobą jest nasz dzisiejszy gość, czyli Patrycjusz. Powiedz mi, Patrycjusz, jakbyś miał powiedzieć o sobie, kim jesteś, to co byś powiedział? Co ci przychodzi na myśl, jak myślisz o samym sobie? To jest ciekawe pytanie, bo to zależy zawsze, kto mnie pyta, to ja odpowiadam. Ja cię pytam. Ty mnie pytasz. Dobrze, to ja ci odpowiem tak. Ja jestem przedsiębiorcą. Czuję się przedsiębiorcą. Mam kilka tożsamości różnych, tak? Bo jestem przedsiębiorcą, jestem chrześcijaninem, jestem szczęśliwym mężem mojej ukochanej żony, jestem aktorem teatru miłośniczego. No różne tożsamości mam w życiu. W zależności od tego, kto pyta, tak jak powiedziałem. A i generalnie jestem... Generalnie mogę powiedzieć o sobie, że jestem szczęśliwym człowiekiem. No to nie każdy o sobie tak może powiedzieć, więc jest już... Nie, a ja się nie zgadzam. Ja myślę, że każdy może o sobie tak powiedzieć, tylko nie każdy tak o sobie mówi. O, ująłeś to słusznie. A powiedz, z tych wszystkich rzeczy, które wymieniłeś, przedsiębiorca, chrześcijanin, mąż, aktor, szczęśliwy człowiek, którą rzecz jako pierwszą odkryłeś, albo którą byłeś, no bo raczej mężem, z tego co wiem, to od niedawna jesteś, aktorem trochę szybciej, a którą z tych rzeczy byłeś pierwszą? Pierwszym byłeś? Jak to odmienić? Najpierwszym. Najpierwszym, tak. Którym byłeś pierwszym? Najpierwszym. Najpierwszym osobowością. Tak jak sobie myślę, to... No ja... Moje życie było... No chociaż ja nie mogę teraz tak mówić, tak? Z pozycji takiego mędrca, który przeżył 85 lat i siedzi i mówi, moje życie było... Nie, no mam 35 lat, ale tak jak spojrzę na to, co robiłem kiedyś, co robię teraz i co zamierzam robić, no to zazwyczaj były to rzeczy bardzo różnorodne, ale jeżeli miałbym powiedzieć to, co było pierwsze, to zawsze, to mogę powiedzieć, że zawsze, jeżeli chodzi o swoją tożsamość, to zawsze byłem uśmiechnięty. Tak. I raczej szczęśliwy człowiek jako pierwszy, tak? No tak, zdecydowanie tak. Szczęśliwy człowiek. A przedsiębiorcą, kiedy zacząłeś być? Kiedy zacząłem być przedsiębiorcą? No pierwszą firmę założyłem, jak miałem 19 czy 20 lat. Niewiele to tam... bardzo wcześnie. Tak. To były lata 90. Niewiele tam przy tej firmie robiłem, tak na dobrą sprawę, bo później znalazłem pracę dosyć dobrą, dobrze płatną w gigancie telekomunikacyjnym, aha, którego nazwy nie wymienię, który zmienił ostatnio kolor na pomarańczowy. To nie wiem, to nie mam zielonego pojęcia, co to jest. No właśnie, no to tak, bo zielony, pomarańczowy i zielonego pojęcia, dokładnie, no, nieistotne. Kolory w każdym razie. Tak jest, a ja jestem daltonistą, do tego to już w ogóle, tym bardziej się... To jak ty się tam odnajdywałeś, jak tam różne kolory? Nie, bo to jeszcze wtedy nie było różnych kolorów, wtedy była jeszcze szara komunistyczna rzeczywistość, mimo że to był koniec lat 90. i można by powiedzieć, że od dekady coś się w Polsce zmieniło, ale jak ja się przyjmowałem do tej firmy, to ona była na takim, w takim przełomowym momencie, kiedy jeszcze dużo osób było z żywnością wspominało lata 80. i wcześniej, no i zaczęto przyjmować nowe osoby, które już się odnajdywały w tej rzeczywistości, można by powiedzieć, wolnorynkowej. Natomiast no ja przez długi okres w tej firmie pracowałem, natomiast już mniej więcej chyba w 2003 roku rozpocząłem taki projekt razem ze znajomym,
który polegał na komercjalizacji wynalazku, który mieliśmy. I wynalazek został zgłoszony do Urzędu Patentowego w 2003 roku. To było komputerowe urządzenie wskazujące, alternatywa dla myszki komputerowej, dla touchpada. Natomiast my to bardzo, bardzo, bardzo nieprofesjonalnie na początku robiliśmy. Przez kilka lat jeszcze próbowaliśmy coś z tym zrobić, znaleźć finansowanie i równocześnie pracowaliśmy, aż w końcu tak mocno zacząłem w stronę przedsiębiorczości iść. W 2007 roku odszedłem z Telekomunikacji Polskiej. O, ujawniłem nazwę firmy. Ale jeszcze wtedy była niekolorowa. Tak, jeszcze była niekolorowa, a poza tym już teraz zamówić. Nie istnieje. Tak, o nieistniejących można mówić w ogóle albo dobrze. Tak. No i tak, i odszedłem z tej firmy przez, można by powiedzieć, że do roku 2011 mocno pracowaliśmy nad komercjalizacją tego urządzenia. Bardzo fajna przygoda, naprawdę. Fajna, ale i stresująca też, bo wystartowaliśmy z szukaniem pieniędzy w momencie, kiedy kryzys się zaczął. Natomiast ja w końcu, już tak skracając ten wątek akurat tej firmy, w 2011 roku zacząłem się dogadywać z funduszem inwestycyjnym, no i sprzedałem 3/4 firmy. W tej chwili mam tam około 11% udziałów. Z zarządu poszedłem do rady nadzorczej, a zacząłem się zajmować swoją pasją, bo w międzyczasie... Co jest pasją? Moją pasją jest rozwój osobisty, a dzielenie się tym z innymi. Zresztą mam takie motto życiowe, podaj dalej, jeżeli coś działa w moim życiu, to chętnie dzielę się tym z innymi. Czy to jest na podstawie takiego filmu, który miał tytuł, bodajże właśnie polski przynajmniej tytuł, podaj dalej? Kojarzysz? Nie kojarzę filmu, nie. To mi się skojarzyło z tytułem książki, którą kiedyś czytałem. To był tytuł Przekaż dalej akurat, ale ja sobie zmieniłem na podaj dalej, bo tak jak to motto mi wpadło do głowy, to się zastanowiłem, że zawsze byłem taki pozytywnie naładowany i zawsze, jeżeli coś odkrywałem, to bardzo chętnie się tym dzieliłem z innymi. Tak więc stwierdziłem, że czemu nie uczynić swojego zawodu właśnie kierunkując go w tę stronę. No i stwierdziłem, że mogę zostać trenerem, mogę zostać szkoleniowcem i to był rok 2011, poznałem bardzo fajnego gościa. Zresztą znasz go, myślę, że znasz go dłużej niż ja. Myślę, że dużo dłużej. Myślę, że znasz go całe swoje życie, bo to akurat był twój starszy brat. No, w sumie tak. Tak. No, ale to już na temat różnych tam przywarów swojego brata, to może poza anteną porozmawiamy. Okej. Ale nie, on chyba nie ma takich. Nie. On jest idealem chodzącym. Tak, jest ideałem. Jest piękny, 20-letni ideał. Zawsze 20-letni. Zawsze. Okej. No, poznałem Andrzeja Burzyńskiego. Bardzo, bardzo sobie przypasowaliśmy do gustu. Przyszedłem u niego taki cykl indywidualnego treningu. No i można by powiedzieć, że od tego roku zacząłem się realizować, chociaż nawet można by powiedzieć, że od końca zeszłego roku, bo jak równolegle odbierałem szlify w Instytucie Rozwoju Osobistego Kołach, to równocześnie uruchomiłem swój taki projekt, który się nazywa Klub Motywacji. Nawet jest strona internetowa, zapraszam na nią, www.klubmotywacji.pl. To jest właśnie też projekt, który wzorowałem na czymś, o czym wyczytałem w książce. Mianowicie w latach 80., pod koniec lat 80. w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii powstała taka grupa Inside Edge. To była grupa, istnieje do dzisiaj, która się spotyka raz w tygodniu co środę o godzinie 6:30 rano. Wcześnie, dokładnie tak. Na takim inspirującym spotkaniu, gdzie
ktoś z grupy albo zaproszony gość mówi o jakichś różnych rzeczach związanych z rozwojem osobistym. Jest jeden warunek, żeby to było coś pozytywnego, coś ładującego baterię. I jak ja przeczytałem o tym w książce, to po prostu zakochałem się w tej idei. No i stwierdziłem, że uruchomię taki projekt w Polsce, w Warszawie. Natomiast zauważyłem, że nie każdy podziela mój optymizm, co to godziny 6:30 rano. Nie dziwię się, wiesz. Co tydzień. Dlatego też, no z racji tego, że różnymi rzeczami w tej chwili się też zajmuję i klub motywacji prowadzę całkowicie non-profit, tak więc nie non-stop mam na to czas, więc to się spotkania odbywają się raz w miesiącu, bądź teraz być może od nowego roku raz na dwa miesiące, ze względu na to, że zacząłem uczestniczyć jeszcze w innym projekcie, związanym już z chrześcijaństwem. Groźnie zabrzmiało. Inną moją rolą. Tak. Będę ustawiał stosy i palił czarownicę. O, coś się będzie dziać, to lubię, no. Tak, dokładnie, białe kaptury, te sprawy. Natomiast ten klub motywacji to są właśnie spotkania skupione na przekazywaniu jakiejś pozytywnej treści, no i realizujące de facto te moje motto życiowe podaj dalej. Dziel się z innymi, to masz najlepszy. Okej, świetne hasło. To powiedz teraz o tej właśnie, jak skoro już zacząłeś, o tej swojej kolejnej roli jako chrześcijanin, który pali na pewno heretyków, tak? To kogo innego by tu palić? Bo przecież da się palić pewnie wiele rzeczy. Nie no, heretyków, książki... Prawe. Heretyków, książki, cygara, papierosy, no. Wszystko. A kogo ty palisz? Co wy tu palicie? Co wy tam palicie? Nie, oczywiście żartowałem, nie palę nikogo. No, to będzie nudno, na pewno jesteś jakimś nawiedzonym chrześcijaninem. Tak, jestem nawiedzonym chrześcijaninem. Znaczy ja w ogóle chrześcijaństwo postrzegam jako taką filozofię życia, która łączy ludzi. Nie postrzegam chrześcijaństwa jako... Nie lubię określenia religia, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, bo bardziej jak w chrześcijaństwie... Religia mi się kojarzy z czymś takim, że idę konkretnego jakiegoś dnia albo w konkretne dni, no w naszej szerokości geograficznej przyjęło się, że w niedzielę, do świątyni, nieważne jaka to jest świątynia, że idę do świątyni, odprawiam jakieś rytuały, wracam do domu, no i de facto zapominam o sprawie. Ja bardziej chrześcijaństwo traktuję jako filozofię życia, czyli ja chcę być chrześcijaninem 24 godziny na dobę, dlatego też powiem tak bardzo samolubnie, to mi się opłaca. Odkąd stałem się chrześcijaninem, naprawdę złagodniałem. Ja mam tak uzewnętrznie się bardzo. Yeah. Ja jestem kombinatorem z natury. To się przydaje, bo ja myślę, że kombinowanie w takim dobrym tego słowa znaczeniu, to jest cecha przedsiębiorcy. Ale moje kombinowanie, jak ja przypomnę sobie siebie sprzed kilku lat, ono było takim kombinowaniem przeginającym. Wręcz ja potrafiłem być nieuczciwy w wielu rzeczach. Natomiast kiedy poznałem taki wymiar chrześcijaństwa, ten biblijny wymiar chrześcijaństwa, to zauważyłem, że no mnie tak naprawdę nie opłaca się, że to nie jest, nie wychodzi mi na dobre, żeby być nieuczciwym, tak? Chrześcijaństwo jest stylem życia dla mnie, jest filozofią, która mnie prostuje, tak? To jest, można by powiedzieć, najlepszy warsztat i trening rozwoju osobistego, na jaki trafiłem w swoim życiu. Tak bym to określił. No i jeszcze jest jedna ważna rzecz.
chrześcijaństwo jest dla mnie czymś, co łączy i co spaja ludzi, bo ja na dziś moje rozumienie chrześcijaństwa jest takie, że jeżeli miałbym opisać jednym wyrazem chrześcijaństwo, to bym to opisał z wyrazem miłość. Żeby miłować innych, miłować siebie, miłować Boga. Czyli coś, co łączy tak naprawdę. I nieważne, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, czy ktoś jest zły, czy ktoś jest dobry w takim subiektywnym tego słowa znaczeniu. Chodzi o to, żeby mieć postawę miłującą do ludzi. No prawdopodobnie o to Jezusowi zawsze chodziło, żeby nie wymyślać nie wiadomo jakich rzeczy, tylko żeby kochać siebie, ludzi i Boga. Tak. Okej, więc dobrze, jak to rzekł Jezus, niedaleki jesteś Królestwa Niebieskiego. A powiedz mi teraz, czy swoje działania chrześcijańskie właśnie to są jakieś takie, bo mówiłeś, że działasz, to są jakieś takie większe akcje? Na czym one polegają, jeżeli można wiedzieć? Znaczy, ja ostatnio się przyłączyłem, to znaczy już, ostatnio to źle powiedziane. Jakiś czas już działałem wcześniej wolontaryjnie, teraz można by powiedzieć, że zaangażowałem się praktycznie pełnoetatowo w pomoc przy takim projekcie, który się nazywa Chrześcijańskie Centrum Edukacji. Jest to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja. To jest stowarzyszenie założone bodajże 10 lat temu, może troszeczkę dłużej, przez Jacka Weigla. To jest taki chrześcijański lider z Warszawy. On na łamach kontestacji gościł. Pojawiał się, tak. Też był na ostatnim Myśleć jak milionerzy. No i Jackowi narodził się w sercu taki projekt wybudowania w Warszawie szkoły, gdzie będzie, można powiedzieć, centrum, gdzie będzie przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum i studia wyższe, które to centrum będzie miało wymiar ekumeniczny, tak, czyli zapraszamy tam zarówno i katolików, jak i protestantów, jak i wszelkiego rodzaju odłamy chrześcijaństwa do tworzenia tego centrum. Natomiast to ma być miejsce, które poza funkcją, którą spełnia taka szkoła, standardowa szkoła, którą my znamy, czyli przekazywania wiedzy, ono ma też przekazywać pewne wartości. Pomagać rodzicom wychowywać dzieci. Nie wychowywać dzieci, bo szkoła nie wychowuje dzieci. To jest zadanie rodziców, żeby wychowywać dzieci. Natomiast będzie pomagać rodzicom kształtować ważne postawy w życiu dziecka. I tym ma być to centrum. No, w tej chwili zbieramy pieniądze na zakup ziemi pod to centrum. Potrzebujemy około 7 milionów. Z 7 milionów mamy już 4. No to nie tak źle. Dokładnie tak. Samo stowarzyszenie, można by powiedzieć, nie jest tworem anonimowym. Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja, które tę szkołę ma w planach wybudować, ponieważ tworzy lub współtworzyło 25 placówek edukacyjnych, chrześcijańskich placówek edukacyjnych w Polsce. W ciągu tych mniej więcej 10 lat istnienia. Tak więc naprawdę działamy prężnie. A mogę powiedzieć, działamy w kontekście takim, że można by powiedzieć od marca, kwietnia, może maja, marzec, kwiecień, maj, jakoś tak nie potrafię dokładnie określić, pomagam przy tym projekcie, natomiast samo stowarzyszenie już działa dłużej. No ciekawy pomysł, to pewnie jak się z czasem, jak się będzie rozwijać, to zdasz nam pewnie relację z tego, jak to idzie, bo zaczyna się dosyć ciekawie. Kiedy powiedziałeś te 7 milionów, to tak sobie pomyślałem, no to trochę, ale kiedy powiedziałeś, że 4 już macie, no to już brzmi zachęcająco. Słuchacie Jasnej Strony Mocy w kontestacji.
pojedźmy teraz dalej. Zostały nam jeszcze twoje dwie role. Aktor. Co możesz nam powiedzieć o swoim aktorstwie? Mogę powiedzieć o swoim aktorstwie, że dzięki aktorstwu poznałem swoją wspaniałą żonę. I tu przejdziemy do ostatniego tematu. Mąż. Faktycznie mogłem to powiedzieć jako ostatnie. Dobra. Nie. Kontynuuj. Żona zostawię na koniec jako wisienkę na torcie. Dobrze, bo to by mogło tak dziwnie zabrzmieć, że jesteś aktorem i udajesz męża, nie? Tak, dokładnie. No, to okej. Okay. Nie było to dokładnie tak. Było to trochę inaczej. Mianowicie w 2008 roku, tak, to był 2008 rok, zostałem zaproszony, ponieważ ja na co dzień mieszkam i pracuję w Warszawie, zostałem zaproszony na spektakl, który był grany przez Teatr Amatorski, chociaż ja nie lubię nazwy Teatr Amatorski, wolę nazwę Teatr Miłośniczy, bo... Dlaczego? Dlaczego? Teatr amatorski mnie się osobiście kojarzy z amatorszczyzną. Aha. Natomiast ja trochę w tym środowisku już działam, no bo to jest od 2008 roku do dziś, to jest 4 lata. I widziałem naprawdę bardzo wiele różnych spektaklów. Niektóre rzeczywiście leciały amatorszczyzną, ale bardzo wiele teatrów tych amatorskich, miłośniczych, jak ja to nazywam, trzyma naprawdę wspaniały poziom. I to nie są teatry, które by można nazwać amatorszczyzną. Dlaczego miłośniczy? Bo robimy to z miłości dla teatru, z miłości dla sztuki, z miłości dla grania. W 2008 roku zostałem właśnie zaproszony na spektakl kompanii teatralnej Mamro, tak się nazywa jeden z teatrów warszawskich, i to mnie urzekło. Po prostu odrodziły się we mnie wspomnienia z dzieciństwa, kiedy to wyobrażałem sobie siebie jako aktora we wspaniałych jakichś tam serialach. Nie wyobrażałem sobie siebie jako aktora teatralnego, no ale odżyły marzenia aktorskie. No i się zgłosiłem do tego reżysera. On mi zaproponował udział w innej grupie teatralnej, nie w tej, o której wspomniałem, czyli nie w Mamrze, ale w tej chwili można by powiedzieć, że z kompanią teatralną Mamro blisko nasz teatr, Teatr Melpo, współpracuje. Zresztą zapraszam na naszą stronę facebookową facebook.com/teatrmelpo. Mhm. Gramy w Warszawie, w różnych domach kultury, w Zielonce, to jest pod Warszawą, a także jeździmy po Polsce. Jeżeli chcecie nas zaprosić gdzieś, to skontaktujcie się z nami przez naszą stronę facebookową. Okej. Okay. A powiedz mi jeszcze taką rzecz. A jakbyś miał swoich ulubionych aktorów wymienić? Ale może filmowych, bo innych nie znam. Ulubionych aktorów? Daniel Day-Lewis to jest mój ulubiony aktor. To jest facet, który potrafi naprawdę wspaniale zbudować każdą rolę. Nie wiem, czy kojarzysz Daniela Day-Lewisa. Szczerze mówiąc, nazwisko nic mi nie mówi, ale to może ja tylko jestem taki nieobyty. W tej chwili wchodzi na ekrany kin najnowszy film z Danielem Day-Lewisem, Lincoln. Gra tam Abrahama Lincolna. Grał między innymi w Imię Ojca, Aż poleje się krew, i grał w tym filmie Gangi Nowego Jorku. O, to oglądałem, to kojarzę. Rzeźnika, czyli tam Leonardo DiCaprio grał główną rolę, a jego oponentem właśnie był Daniel Day-Lewis. A właśnie zajrzałem sobie na wujka Google i już widzę, jak ten pan wygląda. No, już wiem, kto to jest. Haha. Okej, okay, dobra, fajnie. Więc mamy już tego pana, a teraz panie mężu, jak to się w ogóle stało, że pan się mężem stał? No, stało się, że się stałem mężem dzięki temu, że poszedłem do teatru. No właśnie. Tak, ludzie chodzą do teatru i poznają żony. Mhm. Jak ja dołączyłem do teatru Melpo, moja żona już tam była. To znaczy, ona jeszcze nie była moją żoną, nawet narzeczoną nie była, ani dziewczyną. Mhm. Ale była już jedną, była. Była już tam, już była jedną z aktorów. Okazało się w ogóle, że ona jest z Otwocka, ja jestem z Karczewa. Są takie dwie miejscowości pod Warszawą, można by powiedzieć, które tak
nie pałają do siebie zbytnią miłością. Aha, rozumiem. Taki stereotyp oczywiście. Stereotyp. Tak, tak, więc się śmieliśmy, że jedno z nas jest z rodu Capulekich, drugie z rodu Montekich. Pasuje. Ale jakoś daliśmy, a spotkaliśmy się w Warszawie, jakoś daliśmy radę, no i zapałaliśmy do siebie uczuciem wielkim. No i ja kiedy się oświadczyłem? W zeszłym roku się oświadczyłem. Tak, w zeszłym roku, 9 października. No i moja ówczesna dziewczyna powiedziała tak. No i w związek małżeński wstąpiliśmy 1 września tego roku, aby odczarować datę napaści Niemców na Polskę. Dobry pomysł. A tego, bo wiem, w jaki sposób się oświadczyłeś. Czy ty to też opowiesz, czy nie chciałbyś o tym opowiadać? Mogę opowiedzieć. Zawsze to możemy wyciąć jakby co. Mogę opowiedzieć. Znaczy, no ja mam taki... Jest to niecodzienny sposób był. No niecodzienny, tak. Ja mam taki po prostu... To jest tak, jak... Czasami to jest postrzegane jako wada, czasami jako zaleta, natomiast ja myślę, że to jest po prostu mój sposób życia zgodny z moim temperamentem. Ja lubię robić rzeczy spektakularne. Czyli jesteś sangwinikiem. Tak, zdecydowanie. Okay. Zdecydowanie. Ja lubię naprawdę tak z pompą, z przytupem, żeby było widać, żeby było słychać. Otóż w Warszawie, w samym ścisłym centrum Warszawy, przy rondzie obok rotundy PKO, naprzeciwko jest screen, gdzie wyświetlają się reklamy. Zresztą pod tym screenem jest licznik długu publicznego. O, jakie przyjemne takie miejsce. Tak, tak, licznik długu publicznego, dokładnie. I na tym 9 października, między godziną 19 a 20, na tym ekranie co 2 minuty leciał mój 30-sekundowy spot zaręczynowy, który nakręciłem. No i tam niby przypadkiem z moją Agatką wylądowaliśmy i ja jej pokazałem to. A zobacz to. No i świetnie. I ona tak dwa dni później doszła do siebie. Ho, ho, ho. Zemdlała, rozumiesz, rozumiem, i ją cuciłaś przez ten... Nie zemdlałam. No, ja mam naprawdę silną, zdrową żonę, taką, co nie mdleje. Taką... Tak jest, kobiety na traktory! Dokładnie. O. Kobiety na traktory. Tak? Też ładne hasło. No dobrze. Co? Już mówiliśmy o tym, że jesteś szczęśliwym człowiekiem, że jesteś przedsiębiorcą, chrześcijaninem, aktorem, mężem. Czy coś byś jeszcze do tego dodał, co by uzupełniało twój obraz? No, przede wszystkim tak jak powiedziałem właśnie, że jestem szczęśliwym człowiekiem. Ja sobie tak myślę, no różne rzeczy w moim życiu się działy, lepsze lub gorsze, natomiast generalnie dzisiaj patrzę na to tak, że warto patrzeć w jasną stronę życia, w jasną stronę mocy. Tak jak. Och, normalnie, miód na moje serce, człowieku, tego mi było trzeba. Bardzo ci dziękuję za tą myśl, która w bardzo ładny sposób spięła nam tutaj tą rozmowę. To była rozmowa krótka, acz treściwa i bardzo pogodna, i chyba o to chodzi. Więc ja przypomnę, że dzisiaj rozmawialiśmy z Patrycjusz Kosuń, był naszym gościem, gdyż pewnie jeszcze bym źle odmienił twoje nazwisko, więc wolałem tak to powiedzieć. Skontaktować się z Patrycjuszem możecie, wchodząc na przykład na jego stronę klubmotywacji.pl, tak? Czy znajdą tam... Tak, tam jest mail do mnie, jest i telefon też chyba. I zachęcam do zapisania się na newsletter Klubu Motywacji. Jest taka pomarańczowa ramka na głównej stronie. Wystarczy wpisać adres e-mail, imię i co 2 tygodnie będą przychodzić różne ciekawe rzeczy związane właśnie z rozwojem osobistym i z pozytywnym patrzeniem na życie. Okej, okay. Znajdziecie też na Facebooku, jak piszecie Teatr Melpo, znajdziecie tam Teatr Miłośników, tak? Czy Miłośniczy? Teatr Miłośniczy, tak. Teatr Miłośniczy. Teatr Miłośniczy Melpo, czyli tak jak powiedziałeś, www.facebook.com/Teatr Melpo. I ten teatr możecie razem z Patrycjuszem, albo i bez niego, jak kto woli, zaprosić gdzieś do siebie na gościnne występy.
Bardzo Ci dziękuję, Patrycjuszu, za tę rozmowę. Dziękuję. Pewnie będziemy się jeszcze nieraz widzieć, słyszeć, to już prywatnie. A wszystkim słuchaczom również dziękuję za wysłuchanie tej audycji. Niech moc będzie z Wami. Ta-da! Niech moc będzie z Tobą. Kontestacja.com. Radio Ludzi Myślących.